Dostaliśmy zgłoszenie, że na czwartym piętrze w mieszkaniu 49 wyczuwalny jest gaz. Po dojeździe zastępy straży wykryły duże stężenie gazu. Podjęliśmy decyzję o ewakuacji całego bloku, zakręceniu zaworów głównych gazu, prądu, przewietrzeniu mieszkań. Jesteśmy teraz na etapie, ewakuowaliśmy około 150 osób. Teraz trwa proces sprawdzania, przewietrzania i znalezienia miejsca wycieku gazu. Nasza akcja ewakuacji mieszkań, zabezpieczenia bloku, można powiedzieć, jest zakończona. Teraz wszystko w rękach gazowników. To oni muszą określić, ile czasu im zajdzie na sprawdzeniu każdego mieszkania i wtedy będzie podjęta decyzja o wprowadzeniu mieszkańców do mieszkań. Mamy tutaj w okolicy, bezpośrednio w sąsiedztwie, jedną z naszych placówek oświatowych, szkoły numer 5. Szkoła jest otwarta i mieszkańcy są ewakuowani do tej placówki, do tego obiektu. Sprzyjają jeszcze warunki atmosferyczne. Pogoda nie jest zła, więc część mieszkańców obserwuje tutaj na zewnątrz z terenu działania wszystkich służb. Ale szkoła jest otwarta, mamy tutaj zabezpieczone i w każdej chwili jesteśmy przygotowani łącznie z posiłkami.